Hello there! Takim oto pozytywnym, memicznym akcentem związanym z Gwiezdnymi Wojnami witam was w recenzji związanej właśnie z tą marką. A dziś przyjrzymy się zestawowi spod serii Microfighters, a konkretnie Duchowi. Tak więc bez przedłużania zaczynajmy. Tak więc teraz zajmijmy się już naszym duchem, który składa się z bardzo niewielu elementów, co ciekawe, nie wiedziałem, że LEGO wydaje takie niewielkie zestawy. No i oczywiście to jest taki Akademia Pranków Cheetos, czyli oczywiście chodzi tutaj o zagrywkę słowną, albowiem i ten statek, i ta mini figurka nazywają się duch. Ale takie żarty są bardzo niskich lotów, natomiast ten statek potrafi bardzo wysoko i daleko latać. Całość składa się ze 104 elementów i jest bardzo ładnie zbita ze sobą. Pochodzi to oczywiście z serii LEGO Star Wars, a konkretnie spod serii Microfighters. Mamy tutaj jedną minifigurkę, którą jest Hera Syndulla. No i oczywiście mamy tutaj taką oto funkcję zabawową, no bo jak żeby inaczej, tutaj tego pstrykacza studów. No gdzieś tu, o, tu jest na szczęście, ale w zapasie dostajemy jeszcze dwa takie groszki, które możemy sobie tutaj zamontować i myślę, że ładnie to wygląda, nic nie psuje wyglądu. Jeżeli chodzi o ogólny wygląd, to uważam, że bardzo ładnie oddaje to ogólny wygląd tego statku z serialu Imperialiści, znaczy Rebelianci. Jednak jedyne, co mi się nie podoba, to uważam, że te silniki z tyłu są ciut za duże w porównaniu do całej reszty tego statku. Natomiast inne odwzorowania są bardzo ładne, jak ten kokpit na środku, ten właśnie ta taka ogromna szyba znana z tego właśnie statku. Tutaj takie panele, którymi możemy ruszać, ale myślę, że to jest to raczej taka uboczna funkcja ze względu na to, aby właśnie ładnie oddać ten taki pochyły kształt. No to mamy coś w rodzaju kapsuł ratunkowych, których nie było używanych właśnie w tymże statku. Nie wiem, czy są oryginalne, ale no cóż, bardzo ładnie to wygląda, można coś tam się obawić. O nie, musimy uciekać i tyle. Natomiast z tyłu, jak już mówiłem, te silniki są troszkę za duże. Natomiast tutaj mamy takie dwa w jednym, albowiem w serialu, jak mogliśmy zobaczyć, do ducha był podłączony upiór. I właśnie myślę, że jest jakoś tak odwzorowany właśnie ten ale wygląd upiora. Szkoda, że nie da się właśnie tego też jakoś wyciągnąć. Wtedy myślę, że byłoby to wiele lepsze. A teraz zajmijmy się minifigurką, albowiem jest to coś bardzo specjalnego, gdyż nie jest to żaden jakiś żołnierz Imperium, jakiś żołnierz Rebelii, jakiś Wookiee lub też inna jakaś no-name'owa postać. Jest to Hera Syndulla, czyli jedna z głównych bohaterów kreskówki Star Wars Rebelianci. I muszę wam przyznać, że bardzo się cieszę, że właśnie do tych mini zestawów za około 40-50 zł dostajemy również takie oto postacie główniejsze i możemy właśnie dzięki temu za niewielką cenę poszerzyć naszą kolekcję bez wydawania jakichś ogromnych sum na wielkie zestawy, gdzie są właśnie te takie główne kanoniczne postacie. Muszę wam przyznać, że Hera Syndulla jest bardzo ładnie odwzorowana w klockowej wersji. Mamy tutaj taki oto jej strój, bardzo charakterystyczny, takie pomarańczowe robotnicze spodnie. Jakaś oto koszuleczka, coś robotniczka, jest chyba raczej kamizelka. No i mamy tutaj również jakąś właśnie koszulkę w kolorze ciemnopiaskowym. A jej główkę zdobi właśnie ten taki oto bardzo ładny element z tym takim charakterystycznym dla jej rasy Twi'leków, takimi dwoma ogonami czy rogami, nie wiem jak to nazwać, ale muszę wam przyznać, że bardzo ładnie to wygląda. Mamy również takie oto pilotówki na samej górze i muszę wam przyznać, że bardzo ładnie wygląda ten element. Nie jest on jakiś gumowy, więc bardzo dobrze prezentuje się na główce, nie jakoś się tam odczepia lub luzuje. Nasza minifigurka posiada dwa rodzaje główki, tutaj jedną taką smutniejszą, poważniejszą nieco oraz taką bardziej z popędem, jakimś takim wow, takie ale mi się chce coś robić i
takie po prostu, no tak, taka radość. Jako atrybut dostałem taki oto niewielki pistolecik. No i muszę wam przyznać, że ta minifigurka bardzo mi się podoba. Tak więc słowem podsumowania. Za cenę około od 40 do 50 zł dostajemy naprawdę dobry zestaw. Sam duch jest bardzo ciekawie odwzorowany tej skali mikro. Dostajemy bardzo fajną minifigurkę jednej z głównych postaci serialu. No i też sama minifigurka jako przedstawicielka rasy Twi'lek jest bardzo ciekawym dawcą tego elementu, gdyż możemy stworzyć jakiegoś Sitha lub Jedi właśnie z tejże rasy. No i też albo stworzyć coś większego dla samej Hery. Tak więc polecam wam, jeżeli jeszcze gdzieś dorwiecie, jak i też wypatrywać jakichś takich właśnie nieco fajniejszych, lepszych zestawów z serii LEGO Micro Fighters, jak obecny Dual Pack, gdzie możemy dorwać Kylo Rena za dość niewielką cenę. Tak więc to było na tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę. I jeszcze takie małe ogłoszenia parafialne. Ze względu na to, że jest was aż już 191, więc za jakieś 9 subskrypcji będzie aż nas 200, uznałem, że dobrym sposobem na jakiś specjal będzie jakiś live z wami, coś tam pogadać, mogę przez cały live na przykład jeść coś i z wami rozmawiać, mogę też rozwiązać zagadki z magazynów LEGO, tak więc przemyślcie to i proście mamę, wujka, babcię, psa, kota, siostry, matki, ciotecznej, waszego stryja, aby zakładał konto i subskrybował, albo sami twórzcie 50 multikont i widzimy się na lewie. Tak więc trzymajcie się, na razie.